Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie, cześć, witajcie, z tej strony Emil z MSS2 TV. Zaczynamy kolejny mecz, po lewej stronie Liquid Zinia, oczywiście StarCrafta 2, jakby ktoś nie wiedział. Po lewej stronie Liquid Zinia, po prawej stronie Millennium Deishi, więc Terran kontra Zerg. Mój ulubiony matchup chyba aktualnie, jeden z bardziej sympatyczniejszych, Marinesy, Medivaki i Miny. I to jest to, co wszyscy kochają. Do tego wszystkiego... To jest gracz z Francji, no ale tak już nic o nim nie będę mówił. Liquid Zinio, gracz z Korei, gram, został to rozegrane na serwerze, jeśli się tutaj nie mylę, amerykańskim. I to jest Acer Team Story Cup, tak pi razy drzwi. Więc cóż, przede wszystkim zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, się chyba już przywitałem, mam na imię Emil. Zerknijmy na mapę, otóż bardzo duża rampa w naturalnej ekspansji, to jest mapa standardowych rozmiarów. Problemy z przejęciem tej ekspy raczej większych tutaj nie ma. Czasami Protoss musi uważać na wczesne jakieś rushy ze strony Zerga na zasadzie jakiegoś 13-12 pula wczesnego, ogólnie rzecz ujmując pula. I jak już chyba wspominałem jakiś czas temu, jest majówka, więc jestem standardowo chory w tym okresie, ale mężczyzna musi pracować, musi iść do pracy, więc czas wrócić do nagrywania na YouTube'a. Jak część z was o tym wie, może nie wie, ja zajmuję się StarCraftem zawodowo i z tego żyję, z nagrywania i streamowania imprez, prawda? Fajna rzecz, ryzyko duże podjęte prawie rok temu. Czy się opłaciło, czy nie, no to dowiemy się w czerwcu. Czy będę dalej streamował, czy może pójdę do normalnej pracy? Dobrze, więc Deishi jak na razie widzimy bez gazu, więc raczej Reapera nie zobaczymy, szybkiej presji z jego strony nie będzie, może jakiś One Rax Expand, coś w tym stylu. Terran na to Zerg natomiast zaczął standardowo od ekspansji, potem dorzucił sobie spawning pool. Coś ważnego na temat tej mapy, otóż odcinki powietrzne, no nie można powiedzieć, że to był jakiś close spot. Odcinek jest dosyć duży, oczywiście jest o wiele szybciej niż spróbować się przebić naokoło. Są dwie zelnagi, przy czym w większości ludzie pilnują tylko tej, zapominając o tej u góry, która jest o tyle sympatyczna, że pilnujemy jej i nie ma żadnych dziwnych runbuy. Ja już się parę razy załatwiłem, że u góry po prostu zelnaga została przeze mnie nie przejmowana. Trzymałem tutaj twardo, patrzę, Zerg nie idzie, nie idzie, nie idzie, nie idzie. Łup, Zerg grasz w mojej bazie siedzi. Jest pierwszy gaz przejmowany przez Terrana, dosyć, no tutaj nie powiedzmy sobie nic, co by wskazywało na jakiś szybki pójść z jego strony technologiczny. Od gaz jest, no bo się przyda, faktorka potrzebna, mile widziana. Natomiast jeżeli chodzi o Zerga, jest jeden gaz, wydobywa go już pełną parą, zapewne przy setce, pytanie z tego rodzaju. Czy on przy setce się zatrzyma, czy... Tak, to się zatrzyma się przy setce, więc chodzi tylko i wyłącznie o to, aby był speed na lingach. Dlaczego to jest dosyć ważne? Dlaczego te lingi nie biegną gdzieś tutaj i próbują się wbić? Bo Terran, bo Zerg nie wie, co kombinuje Terran. Nie wie, czy może jakieś Reapery się nie pojawią. Więc woli trzymać swoje lingi jeszcze na creepie. Potrzebuje tego speeda jak najszybciej, żeby Reapery to nie były... Żeby nie były zbyt upierdliwe, bo tak się wyrażę. No i SFA na skautowanie właśnie będzie się tutaj wbijała. Chyba z niej zobaczył to na minimapie i się trochę przeraził, że jakiś Reaper może być. Jednak nie, SCV-ka przekazała wszystkie najważniejsze informacje, czyli takie, że do gazu proby nie są wysyłane. Jest speed w drodze, że galaretka się tutaj bardzo mocno trzęsie, jak widać doskonale. Kolejny Queen w drodze, to ile już tutaj będzie? Będzie ich trójka w takim razie. Jeżeli bym zobaczył czwartego Queena, to byśmy mogli powiedzieć, że tutaj będzie chciał z niej dojść do Lertecha bez inwestycji zbyt dużo w lingi, no ale ma ten speed na lingach, więc i kolejna czwórka już jest, więc raczej to nie miałoby najmniejszego sensu. Chodzi o to, żeby po prostu jeden Queen tam pomógł rozprzestrzeniać ten creep. Overlordy już rozstawione, w takim miejscu pilnować, czy dropy się nie szykują. Tu jest jeden, tu też należy uważać, aby w tych miejscach nie trzymać Overlorda, bo podejdą Marinesy i zrobią zong. Deishi płacze, nie wiem dlaczego, jest mu smutno. Będziemy mieli teraz minę, czy będziemy mieli Heliony? To jest bardzo dobre pytanie. Na Heliony trochę mało gazu, z tego co widzę, na minę, przepraszam. Ale parę sztuk się znajdzie, jednak są Heliony, dwa w drodze. Bunker ciut cofnięty. No to jest trochę ryzykowna sytuacja, jak widzimy, co za chwilę się będzie tutaj działo. Lingi wbiegną do środka. Jedna SFA zostanie zabita. Pozbył się, jak widzieliśmy, supply depo. Kolejną SFA-kę też może tutaj jeszcze złapie. Więc dwie SFA-y
uniemożliwiają tutaj wydobycia przez chwilę. Jak najbardziej, takie małe podgryźnięcie zawsze mile widziane, no ale tu już należałoby się wycofać. SCV-ki wracają, przez pewien czas nie wydobywały, więc były ringi, były, warto było, oczywiście, że warto było, ale zobaczmy, co robi dalej Liquidzinho. Kolejne ringi są w drodze. Queen również, podwójne Evolution Chamber, powinna upgrade niedługo się jakieś pojawić, ma 3 gazy, przepraszam, w tej sytuacji. Trochę mi się nie podoba, że Evolution Chamber nie jest częścią, tak jakby było Lina, żeby Heliony nie wjeżdżały sobie do środka, żeby miał trochę więcej problemów, no ale to już jest jego pomysł, on tak chce, ma rozprzestrzeniony creep i wierzy w to, że nic mu tutaj nie wjedzie. Czy ta wiara będzie odpowiednia? No, 4 Heliony chciałyby wjechać. Ale właśnie jest taki numer. Lingi czekają w tych okolicach, aby przechwycić Heliony. Wtedy Queen od tyłu będą mogły podejść, wsadzić, nie wiem co to jest, szpony w plecy. Niech tak będzie, że to będą szpony w plecy, bo tej Acid Spines to jest atak dla przykładnickim latającym. A właśnie Blizzard szykuje się do nowego buildu, do lekkiej zmiany w grze. Otóż Sportcrawler będą zadawały 45 obrażeń przeciwko jednostkom biologicznym, czyli muty. Muty będą obrywały dosyć mocno, co moim zdaniem nie do końca jestem pewien, czy to będzie dobry pomysł, bo obie strony będą się bardzo mocno w ZVZ, oj, ale to może za chwilę, bo aktualnie barbecue się rozpoczęło. Teraz próbuję z nią złapać z dwóch stron, nie udaje mu się to jednak, bardzo ładnie Terran kontroluje swoją armię. Bo boję się tego, że zerk kontra zerk to będzie jeden na jeden wielki camp fest, aż dojdę do 30 mutalisków i będę po one-shotował spory. Osobiście widziałbym lepszy upgrade przeciwko jednostkom biologicznym latającym u Queena. I to byłoby fajne, żeby Queen był naprawdę czymś takim chodzącym sporkrawlerem. To mogło być dosyć fajne, to wtedy łatwiej jest zabezpieczyć jak coś tą trzecią, czwartą bazę, kiedy przeciwnik idzie w mutaliski. No ale... My sobie tutaj gadu, a Heliony właśnie myślą na to, aby wbić się w wydobycie i bardzo ładnie to robią. Nie robią jednak, bardzo ładnie zabiły jedną dronkę, jedna została przypieczona, delikatnie powiedziawszy została spalona. Średnio to chyba smaczne, widzimy, że Spire w drodze, Baneling Nest również 1-1, Mele i Ground Carpace również, więc Mutaling Bane, a ze strony Terana cała masa Raxów nie idzie w mecha. A szkoda, bo lubię mecha, więc tutaj będziemy mieli Marines Tank, nawet jakiś Maruder się jeden pojawił. No Marines i tanki to jest raczej coś bardzo fajnego. Ważne jest, aby Dejś w tym momencie nie stracił tych Helionów, które posiada. A ja wiem, że jego główna armia będzie się składać z Marinesów oraz z Min, ale Heliony jednak będą mu się tutaj przydawały. Marudery też mile widziane na tej zasadzie, żeby zdejmować te pojedyncze Bane'y. Aby po prostu Bane wybuchał na tym wszystkim. Oj, było blisko. Było bardzo, bardzo blisko. No to Queen sobie tutaj przestanie istnieć. Raz, dwa. Queen zabity. A wiadomo, co się dzieje. Czy są gdzieś Overseery? Jakieś na razie ich nie ma. No i od razu miny są przesadzane, bo tutaj wiadomo, że podbiegną Lingi i spróbują się tego pozbyć. 3 bazy do 2 baz. Na razie nie wiem, co te Lingi kombinują. Jakiś runbuy widzę najwidoczniej. Byłoby fajnie, gdyby udało się miny gdzieś w tych okolicach postawić, a Heliony wbić w wydobycie. To byłoby świetne. No, tych min są na razie dwie. Są zakopywane, za chwilę będzie jedna zakopana. Ważne, żeby Queen tej miny nie aktywował, bo to byłoby nieopłacalne. No i teraz Dejczy musi uważać na to, co robi Bane. Otoczyło wszystko, Bane wbiły się. Wydaje mi się, że się zagapił, bo w międzyczasie jest atak na tej trzecią bazę. Lingi obiegły. Zjadają to się da miny przykopywane ciut bliżej, tej Bane'ing nie był tak niebezpieczny. Co tu się dzieje? Próba rozwalania tej expy, no tutaj zostanie wymuszony. Proszę bardzo, Mutalic chyba został zabity na tym wszystkim. Bane'ingi się wybiły, no i Terran chyba stracił zbyt dużo podczas tego ataku. Zabił w tym 9 harvesterów. Bane go otoczyły, nie uciekał przed tymi Bane'ami pod miny, które miały... No tak, pięknie. Podminy, które miały zdanie właśnie obronić go przed czymś takim. Kolejne push się już szykuje. Jest drop do naturala, no ale więcej straci minerałów zer. Pamiętajmy jednak, że ta expa na chwilę została przyblokowana. A expa się dalej trzyma. Co jest ciekawe, jeszcze miny są gdzieś zakopywane. I ta ma szansę w coś uderzyć w jedną minę. W jedną dronkę. To średnio opłacalne, ale ty musi... Potrzebuje overseerów. Proszę bardzo, pierwsza wersja się już zbliża, no trzecia baza została już zabezpieczona, powiedzmy, że zabezpieczona, została założona i trwa wydobycie. Ale bezpiecznie w niej to zbyt za bardzo nie jest. A supply na korzyść Terana w tym momencie 3... 136.
Sprawił teraz 140, natomiast upgrade'y u Zerga 1-1, dokładnie samo co u Terana, 2-2 wskoczenie długo u Zerga, będzie szybciej niż u Terana, to niewielka będzie powiedzmy różnica, ale idealne okienko, żeby powalczyć, żeby spróbować zaatakować, albo czuć się też przez pewien czas jeszcze bezpiecznie, tak wiem, zaciągam nosem. Próbowałem z tym walczyć, ostatni filmik dzisiaj nagrywam, bo to jednak chyba nie dam rady, nie chcę was dręczyć moimi tymi dźwiękami. Nie wiem, co te linki kombinowały zrobić, ale właśnie przestały istnieć. Viking na razie przydaje się do czegoś, czy ja wiem, no pojawia się, żeby Overlordy może zestrzeliwać. Mutaliski, jeżeli pójdą na A-Move, to zaczną oczywiście to atakować Vikinga na dzień dobry. Więc chwila dla Marysów, żeby mogły sobie postrzelać. Bardzo fajnie, mina czeka, żeby żadna dronka nie mogła sobie tędy się przedostać. Byłoby też dobrze, gdyby właśnie takie randomowe, moim zdaniem, randomowe miny gdzieś po mapie. Fajny sposób na runbaje Zerga, no ale w tym momencie zaczyna się już taka zabawa. Teran tylko dwie, co on ma? Tylko dwie wieżyczki w swojej bazie. Armia całkowicie w złym miejscu. Gdyby tam wleciał z Inią, byłby no, w fajnej sytuacji, bo mógłby przeganiać, mógłby ganiać Terana dosyć długo. Marines raczej to nic wielkiego by nie zrobił, on jednak tego nie robi, nie czuje się na tyle, nie wie co tam jest. Zapewne obawia się, że mogą być jakieś miny porozstawiane. Proszę bardzo, czwarta baza dla Terana w drodze, jest to oczywiście Planetary Fortress. Na Teran o mój Boże, jedyny to jest fail. To był fail, co robiły te mediwaki bez obstawy. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, ale widzimy, że Drinklovs w drodze i też Doring Locust. Innymi słowy, będą tej Swarmhosty i Calafior, jak ja to właśnie o nich mówię. Dobra nawet kompozycja na Marinesy, z tego względu, że im się nie opłaca Teranowi walczyć bezpośrednio z czymś takim, a po prawej stronie jest run bailingów i parę SFV zostało zabitych. Bardzo dobra decyzja, no ale w międzyczasie jest rozciągnięta teraz tarnia, próbuje uciekać przed Bane'ami, ale na środku czeka i będzie się wbijał za chwilę do Maina. Próbuję w każdym razie, zakopane są miny, uwaga, żeby własne jednostki nie oberwało od tego wszystkiego. Zbliża się już Zerg, jeżeli ten próbuje się przedostać, będzie miał wielką niespodziankę, tak jak teraz. Trochę to zabolało, wcale mi telefon teraz nie zadzwonił podczas tej gry. Marines ekspansję zniszczyły, no ale jednostki stracone, więcej stracił Zerg, więc wygląda, że Teran czuje się dosyć pewnie, ma przewagę w supply. Problematyczne mogą być lekko Swarmhosty, są daleko tutaj ustawione. Wolałby zapewne z nimi nie walczyć. Podbiegnięcie do przodu też jest ryzykowne, bo są Bane'y, a w międzyczasie Mutale górą przelatują sobie. I dobra, próba teraz bicia się do środka. Był Steampack, tylko Scout by się przydał na Swarmhosty, żeby się ich pozbyć. Próbuje zniszczyć Spire GG, pisze jednak Liquid Zinio, bo nie był w stanie nic więcej tutaj już zrobić, no dużo tego straconego było. No i Teran wygrywa z Zergiem, zapewne zaraz będzie płacz jakaś to imbaterańska, no ale tak to czasami po prostu już bywa, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, a chciałem tylko przypomnieć, że z tego Dreamhacka wygrał Zerg. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego.